Drodzy mieszkańcy, od 6 lat obowiązuje w Malborku, tak jak w całej Polsce, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Określa on m.in. sposób odbioru odpadów, rodzaje śmieci przeznaczone do segregacji, a także wysokość opłat, które my, mieszkańcy, ponosimy za ich odbiór. Jestem dumny, że 96% mieszkańców deklaruje, że segreguje śmieci. To ponad 1% więcej niż w roku 2014, czyli w roku wejścia w życie systemu. Zdecydowana większość mieszkańców przykłada się do segregacji śmieci na różne frakcje, dzięki czemu co roku wypełniamy poziomy wyznaczone nam przez ministra środowiska. Jednocześnie w ciągu ostatnich 6 lat znacznie wzrosła ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Malborka. W roku 2014 było to ponad 15 tysięcy ton, w roku 2018 już ponad 18 tysięcy ton. Niestety większość z nich to tak zwane odpady zmieszane, które są najcięższe ze wszystkich selekcjonowanych frakcji, a jednocześnie najdroższe w utylizacji i odbiorze. Ma to wpływ na koszty, jakie my wszyscy ponosimy, by utrzymać system gospodarowania odpadami komunalnymi. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy starannie prowadzą segregację śmieci, a jednocześnie przypomnieć, jak wielkie to ma znaczenie dla środowiska naturalnego, a także dla poziomu kosztów, które wszyscy ponosimy, kiedy ta segregacja odbywa się niewłaściwie. Tym filmem rozpoczynamy kampanię informacyjną na temat gospodarowania odpadami i utrzymania czystości w Malborku. Pamiętajmy, nie mieszajmy, segregujmy.